To jest katastrofa III Rzeczpospolitej, próby budowania demokratycznego prawa, państwa prawa w Polsce, panie prezesie? No tak. No to jest katastrofa. No, co ja mogę tutaj powiedzieć? Dla nas, jako byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, to najbardziej takim niebezpiecznym sygnałem, zapowiedzią tego, co się stanie, była odmowa przyjęcia ślubowania od trzech sędziów, których kadencje się rozpoczęły 8 listopada. I myśmy od razu wtedy wydali wspólnie z profesorem Colem, profesorem Markiem Safianem, panem doktorem Zielińskim, wydaliśmy takie oświadczenie w tej sprawie wzywające prezydenta do zaprzysiężenia tych sędziów, no i przede wszystkim zwracające uwagę na to, że on łamie konstytucję. Bo wtedy wam się jeszcze wydawało pewnie, że prezydent nie chce łamać konstytucji. Nam się tak wydawało rzeczywiście, że to jest jakaś gra, że to jest, nie wiem, z jakichś powodów. Zdarzały się takie przypadki w przeszłości, że przesuwała się ta chwila odebrania ślubowania. No ale później zaraz poszły następne działania, prawda? Ułaskawienie pana Kamińskiego. Później była ta pierwsza ustawa naprawcza jeszcze z listopada, po której podpisaniu przez prezydenta Dudę jego profesor Andrzej Zoll powiedział, że to jest koniec państwa prawa. On to wtedy powiedział. Już w listopadzie. Także dla nas to było oczywiste. Mylił, czy się nie mylił? Dla nas to było oczywiste. No nie mogliśmy się mylić, bo to dla kogoś, kto się zajmuje prawem konstytucyjnym i zna historię współczesną, historię konstytucjonalizmu, no to te wszystkie, powiedziałbym, chwyty, które zaczęto tutaj stosować, myśmy je znali. No, przecież w ten sposób rozłożono swego czasu w 1933 roku Trybunał Konstytucyjny, Sąd Konstytucyjny Austrii, prawda, który już się nigdy nie podniósł do Anschlussu. I też chodziło o trzech sędziów, prawda, więc te analogie historyczne były tutaj dla nas bardzo czytelne. No i po prostu następował dalszy rozwój sytuacji. Ale ja uważam, zresztą napisałem to i mówiłem wielokrotnie, że ten paraliż Trybunału Konstytucyjnego ma na celu zawieszenie konstytucji, tak? Zlikwidowanie konstytucyjnego stanu rzeczy. No bo jeśli nie ma, to właśnie wiemy z czasów jeszcze przedwojennych, to było analizowane właśnie w Austrii, w ogóle w Europie. Jeśli nie ma sądu konstytucyjnego, który jest w stanie stwierdzić, czy dana ustawa jest konstytucyjna, czy nie, no to w gruncie rzeczy nie ma konstytucji. To jest tak samo, jakbyśmy na przykład wierzyli w to, że wystarczy kodeks karny uchwalić i niepotrzebne są już sądy, policja, bo ludzie przeczytają kodeks karny i wszyscy się będą do niego stosowali. Tak? To jest taka sama naiwność. Więc w momencie, kiedy się znosi sąd konstytucyjny, czyli organ niezależny, który jest w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, to w tym momencie zawiesza się konstytucję. I to właśnie osiągnął dość szybko i sprawnie PiS, bo w tej chwili nie ma konstytucji, to znaczy ona jest, ale na papierze. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.